Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, a to kolejny odcinek kariery Victoriu Ken. Dzięki za wszystkie propozycje pod wczorajszym odcinkiem, ponieważ teraz patrzę, jest tam 200 komentarzy. Część bardzo naprawdę ciekawa. Tak więc słuchajcie, no nie przedłużam, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Lecimy po te 100 tysięcy subów. Nie wiem, czy kiedykolwiek się to tutaj uda, ale może zasubskrybuj, będzie mi bardzo miło. My mamy oczywiście dzień 13 grudnia 2023 roku i to jest to istotna data, dlatego że nie mamy jeszcze okna transferowego, ale mamy oczywiście sytuację, w której zdążymy przed tym oknem sprawdzić sobie paru zawodników, którzy mogą być dla nas interesujący. Oczywiście są piłkarze, którym kończą się kontrakty i będziemy chcieli ich podpisywać, ale znakomita część z Was zauważyła i zgadzam się z tym w 100%, że jednak potrzebne nam jest wzmocnienie środka obrony. Po prostu ta defensywa, nawet na Bundesligę, przydałby się tu jeden zawodnik, jeden taki naprawdę solidny środkowy obrońca, który złapałby to całe towarzystwo i wyniósł na wyższy poziom. Nie wiem, czy Tunga Kwasi jest takim zawodnikiem, na pewno kimś takim dla nas mógłby być Maximilian Wober, ale niestety jego nie udało nam się ściągnąć, dlatego też zastanowimy się właśnie na pewno nad młodym cały czas francuskim zawodnikiem Bayern Monachium, ale też pojawiła się inna propozycja, która bardzo mi się spodobała. Tak więc słuchajcie, przejdźmy sobie do szukania zawodników. Tego Kwasiego musimy sobie tu zobaczyć konkretnie, koniecznie. Dobra, przejdźmy sobie tak do Bayernu, tak będzie po prostu najprościej. No niestety, pisanie nazwisk zawodników nie jest moją najmocniejszą stroną, jak zapewne zauważyliście, oglądając kilkaset odcinków kariery na tym kanale. Dobra, Bayern Monachium, zobaczmy sobie w takim razie środkowych obrońców. David Alaba byłby dla nas wyśmienitym wzmocnieniem, ale no niestety nie kończy mu się kontrakt, a nie zapłacimy za niego tyle pieniędzy. Dobra, zobaczmy sobie tego Kwasiego, żeby nam go pięknie tutaj agent sobie prześledził. Jak widzicie, akurat wtedy będziemy wiedzieli, jak on wygląda. Jest tutaj rekik wykazujący wielki potencjał, ale to jest problem właśnie z takim rekikiem, że on jest fajny i cena jest dobra i wszystko, ale ja bym chciał jednego zawodnika na teraz, a nie chcę sprzedawać jednego ze swoich obrońców i kupować dwóch, chociaż nie brzmi to też jakoś strasznie. No nie wiem, zobaczymy. Tak więc tutaj szukamy sobie tego gracza. Ja jestem jeszcze ciekawy, czy jest tu Robert Lewandowski. Nie, Robert Lewandowski rzeczywiście zakończył karierę. Znajduje się tu Fabio Silva, czyli no niezłe zastępstwo. Ale zobaczmy sobie w takim razie Brian Broda. No, Brian Broda to jest w takim razie nowy Robert Lewandowski. Nawet odrobinę podobny. Brianie Brodo, no będziemy Cię tutaj śledzili w takim razie. Batista Meyer, a weźmy, zobaczmy sobie, jak on wygląda. Ale Brian Broda to jest mój nowy faworyt, nie? Brian Broda ja czuję, że to jest ten piłkarz, którego potrzebujemy. No ale tak zupełnie na poważnie, zobaczmy sobie także innego piłkarza, o którym pisaliście. A mianowicie chodzi tutaj o Jana Bednarka. Słuchajcie, to już jest zawodnik naprawdę w sile wieku. 27 lat i gra on w Villarreal. Villarreal to nie jest najwyższy poziom, znaczy nie wiem, jak oni sobie radzą obecnie, ale to jest taki zawodnik, którego moglibyśmy wyciągnąć do siebie, ale obawiam się, że to będą troszkę za duże pieniądze, tak więc wydaje mi się, że tutaj bardziej będziemy jednak szukali transferów wewnątrzligowych, dlatego też zobaczymy sobie po prostu inne zespoły tej naszej Bundesligi i zastanowimy się nad tym, kogo chcielibyśmy zobaczyć. Przejdziemy przez te duże zespoły, tak więc Köln zostawiamy. Tutaj jest Manuel Akanji, to jest oczywiście ciekawy zawodnik, ale chyba troszeczkę za dobry dla nas. Tim Jedewaj, znamy go z poprzednich karier, no zobaczymy, jak on sobie radzi tutaj. W formie jest złej, co troszeczkę nas oczywiście alarmuje. Mamy Jordana, którego bardzo chętnie sobie tutaj prześledzę, on akurat w formie jest ok. Willy Orban, doskonale odnajdujący się, słuchajcie, w realiach Bundesligi, znający ją od podszewki, grający tu już wiele lat, może taki zawodnik jest dla nas ciekawą opcją, słuchajcie. 31 lat, czyli kupowalibyśmy go tak naprawdę na 1-2 sezony, ale biorąc pod uwagę to, jak młody jest Bella Ketchup, to może to nie jest najgłupsze rozwiązanie. Właśnie taki na przykład Orban kupiony teraz i zaraz ściągnięty ktoś w stylu Kwasiego, który ma być dla nas znowuż przyszłościowym obrońcą. Więc takich zawodników ja też rozważam. Nie tylko chcę tutaj kupować młodych, potrzebujemy po prostu gościa,
który będzie w stanie od początku wejść do naszej środkowej obrony i podnieść rywalizację tam. Dlatego też zobaczymy sobie tych piłkarzy, którymi dysponuje Borussia Dortmund. Mamy tutaj m.in. Enrique Clemente. Ogólnie rzecz biorąc mocno hiszpańska jest ta defensywa, bo jest tutaj także Elustando, jest tu oczywiście Quarta, którego widzicie, więc język hiszpański raczej zdaje się być dominującym w defensywie Borussii. No ciekawie. Renato Augusto się też znajduje. Naprawdę ta Borussia bardzo egzotyczna. Dobra, dalej mamy Eintracht. Dobra, Eintracht sobie zobaczmy, czy jest tutaj ktoś może ciekawy. Jest Erik Durm, ale jest Mason Holgate na przykład. W złej formie, ale może to akurat sprawić, że będzie troszkę tańszy. Zobaczymy, czy takiego Masona Holgate'a jesteśmy w stanie przytulić. Tuta. Zobaczmy, więc no, naprawdę sporo tych zawodników po prostu sobie prześledzimy. Oczywiście znacząca większość z nich to nie będą piłkarze, którym jakkolwiek będziemy się interesowali, ale no, sami rozumiecie, że musimy sobie jakoś zrobić te widełki tych piłkarzy, których chcielibyśmy widzieć, żeby wiedzieć, kogo chcemy kupić. Joel Matip powrócił do Schalke. Czy on grał wcześniej w Schalke, czy... O Jezus Maria, gdzie grał? Ja muszę to sprawdzić. Przepraszam, że na filmie, ale... bo... Gdzie Joel Matip grał? Grał wcześniej w Schalke, czy grał wcześniej w... czy grał wcześniej w... Nie, no on grał w Schalke. Na 100%. Tak jest, on grał w Schalke. Więc wrócił do tego Schalke. Więc no, ja nie chcę go stąd wyciągać. Skoro wiecie, wrócił do swojego klubu. Ładna historia, ładnie ta kariera się tutaj potoczyła, więc nie chcę tego psuć. Dalej mamy Hertę Berlin. Oni mogą mieć paru ciekawych zawodników, patrząc na to, jak ta kariera się układa tutaj i jakich oni dokonują wzmocnień. Ale nie wydaje mi się, żeby akurat był tu rzeczywiście ktoś taki mega ciekawy. Zobaczmy sobie Musę. Chris Richards, zobaczmy sobie także tego zawodnika. Poza tym no ta obrona nie najlepsza. Jeśli chodzi o Hertę, tutaj najbardziej imponująca jest ta ofensywa, którą już znamy od jakiegoś czasu, z Aubameyangiem między innymi, zresztą na nim skupiał się wczorajszy odcinek. Mamadou Doucouré, kończy mu się kontrakt, to jest bardzo interesująca informacja, bo może spróbujemy dać mu zatrudnienie. Patrzę dalej, czy jest ktoś tutaj ciekawy. Tego Kurta po prostu chętnie sobie zobaczę, bez do wypożyczenia, ma bardzo wysoką, bardzo kuszącą klauzulę odstępnego, więc ja tutaj z dużym, wiecie, z dużą nadzieją sobie na niego spojrzę. Mimo, że to jest prawy obrońca, to zawsze warto, jeżeli się widzi taką okazję, z niej ewentualnie skorzystać. Zobaczmy, co dalej dzieje się tutaj w obronie. Natanake w Lipsku. Jakela znamy niestety dobrze i to nie jest dobry piłkarz. Nikola Milenkowicz. Myślę, że on tam nie dostaje zbyt wielu szans, więc może my wyciągniemy do niego pomocną dłoń. Sid na pewno byłby zadowolony z tego i tak byśmy go nazywali. Dobra, więc mamy Lipsk ogarnięty. Spójrzmy więc na to, co dalej będzie się tutaj działo. Hoffenheim, no tam także mogą być ciekawi zawodnicy. I jest tu między innymi Ozan Kabak. No, to byłby piłkarz, którego ja z ogromną przyjemnością bym u nas zobaczył. Więc weźmy go sobie. 21-letni piłkarz wykazujący wielki potencjał też zawsze chętnie będzie przeze mnie tutaj zaobserwowany, ale no zobaczymy. I jest też Milosz Wlejkowicz, którego znamy z kariery Werderem. Tak więc no, zapuszczamy jak na razie te nasze sieci naprawdę mocno. I będę także korzystał z waszych propozycji, no ale tutaj chciałem jakby pójść tym tropem bundesligowym, który też parę osób wskazywało. Tak więc słuchajcie, to co najważniejsze teraz, także scrollując tutaj komentarze, widzę Barto, który przypomina mi po raz kolejny o planach rozwoju, bardzo dobrze, że to robi, bo ja tego zwyczajnie nie zrobiłem ostatnio. Tak więc robimy to, słuchajcie, plany rozwoju są teraz istotne, musimy je zrobić. Olszowski, no cudowny, jest genialny, jest znakomity, mogę się tutaj rozpływać nad nim po prostu w nieskończoność, bo jest to fantastyczny bramkarz, jestem z niego dumny, że udało nam się go kupić, że tak dobrze to wygląda. Jeśli chodzi o pozostałych golkiperów, no to tutaj damy tylko te plany tym, przy których ma to sens, tak więc ty dostajesz także wybiegającego bramkarza. Vogel, mój ty drogi bramkarzu młody, dostajesz wybiegającego, na razie wszyscy idziecie w wybiegających. Hübner, tutaj także oczywiście plan rozwoju, no trzeba będzie tych bramkarzy wreszcie sobie przetrzebić, bo no, nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o taką liczbę golkiperów, którą tutaj trzymamy, dlatego też zrobimy to w tym momencie, więc przy okazji będziemy mieli
tutaj lepszy podgląd na to. 5 tygodni mu zajmie, więc spoko. No i tutaj pójdziemy po prostu takim kluczem troszeczkę wartości i tyle, jeśli chodzi o tych bramkarzy. 9 tygodni, tak więc w ten sposób. No i dobra, w takim razie Nys jest na liście transferowej. Hubner nie jest na liście transferowej. Vogel nie jest na liście transferowej. König nie jest na liście transferowej. No i spójrzmy teraz prawdzie w oczy. Tylko jeden z nich może u nas zostać, a że Hubner jest no najmłodszym z tych wszystkich zawodników, no to wydaje mi się, że on powinien tu zostać. Jest najmłodszy i najlepszy. Tak więc, panie Vogel, do listy transferowej zostajesz tak samo dodany i panie Milan Nys jesteś już na liście. Więc tylko Hubner zostanie z tych zawodników, których tutaj mamy. Koenig tak samo na listę transferową. No po prostu tak to będzie wyglądało. Badafian będzie odchodził z zespołu. Urlaś, no cały czas nie możemy się go pozbyć. No i Van Acker tak samo będzie sprzedawany, jak tylko wróci, więc tyle, jeśli chodzi o tych zawodników. Cały czas Luke jest na wypożyczeniu. Marciniak no, jest na wypożyczeniu, jest na liście transferowej, nikt go nie chce. Najgorsze, że my także go nie chcemy. No i nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o ten jego rozwój. Dajmy mu teraz fałszywego bocznego obrońcę. Może to trochę go przyspieszy. Dalej, jeżeli chodzi o plan rozwoju Agu, no to fajnie by było zrobić coś, co poprawi mu te warunki fizyczne, bo to na pewno byłaby fajna opcja. No i defensywny boczny obrońca na to działa, tak więc tutaj w to pójdziemy, bo na siłę musi zwrócić uwagę lewy obrońca. Hojo Kowalski zaczął nam się pięknie rozwijać. Zobaczcie, okrzaniłem go troszeczkę, że w tym Ejbarze nie wygląda jakoś super, ale tutaj zalicza naprawdę fajny skok umiejętności, więc cieszy mnie tak dobry rozwój polskiego zawodnika. Tosin, zobaczmy w takim razie, co możemy dla Ciebie zrobić, a w zasadzie nie pytaj, co my możemy dla Ciebie zrobić, tylko mordo, co Ty możesz zrobić dla nas. To jest teraz najważniejsza sprawa. Siłę akurat masz całkiem niezłą, więc tutaj skupiłbym się bardziej na tych Twoich wynikach biegowych, które nie wyglądają zbyt dobrze, więc dajmy mu tą ścianę. Wtedy podwyższa się agresja, odbiór piłki, więc przez następne 6 tygodni tym będziesz się parał, mój drogi przyjacielu. Bella Ketchup, no tutaj liczymy, że ten rozwój troszkę znowuż przyspieszy, bo no mam wrażenie, że nie spełnia tych oczekiwań, które w nim pokładaliśmy. Dajmy mu w takim razie wybiegającego środkowego obrońcę. Zresztą słuchajcie, Bella Ketchup, tak patrząc kategoriami FIFA, ma 86 tempa, 91 szybkości biegu, przyspieszenia 81 co prawda, no ale to jest 1,90 m chłop, więc naprawdę imponujący. Z tego co mi się wydaje, Kim In-jae jest zawodnikiem, który już dotarł do ściany swojego rozwoju i tak jestem bardzo zadowolony z niego i z tego, jak wyglądała jego przygoda w naszym klubie, więc jeżeli będzie jakaś fajna oferta, żeby go wymienić na kogoś innego, sprzedać i tak dalej, nie wykluczam z skorzystania z tego, bo oczywiście Bella Ketchup cały czas jest tutaj naszym planem na przyszłość, ale sami rozumiecie, że spokojnie do końca sezonu z tym Koreańczykiem zostanę, a nawet może on zostać jeszcze dłużej, po prostu już nie jako podstawowy zawodnik. No Sesenią, on odejdzie, więc tutaj mi się już nie chce w nim dłubać za bardzo. Dalej mamy Wagnomana, zobaczmy więc, co możemy z tym zawodnikiem podziałać. Fajnie by było... No właśnie, co chcielibyśmy tutaj z Tobą zrobić? Robimy z Tobą obecnie defensywnego, z tego co widzę. No to w takim razie pójdźmy w szeroko ustawionego, bo mamy tutaj 10 tygodni na to, żebyś wbił kolejny poziom oceny ogólnej. Panie Weber, fajnie, że jesteś na sprzedaż, nie chce mi się... Albo dobra, dajmy mu plan rozwoju, bo jak on się będzie rozwijał, to jest szansa, że ktoś go kupi, a tak to będziemy się z nim bujali do końca jego życia, więc dajmy mu defensywnego pomocnika i niech chłopak nad tym pracuje. Dalej jest Haze, mogący grać na dwóch interesujących nas pozycjach, więc dajemy mu plan rozwoju, ale tego pana damy także sobie na wypożyczenie, bo umówmy się, nawet jeżeli on będzie u nas się tutaj dużo, jeżeli będzie u nas dużo brał udziału w treningach, no to nadal bardziej skorzysta na tym, jeżeli ewentualnie gdzieś będzie grał, tak więc jemu dajemy wypożyczenie. A Koszcie daje plan rozwoju, ale wątpię, żeby on się jeszcze gdzieś mógł rozwijać tak naprawdę. A może, no niezwykły jest Amerykanin, naprawdę wielkie odkrycie tej kariery, ja przypominam, że my go wzięliśmy z rynku wolnych zawodników, tak więc no to jest piękna sprawa i on też się dobrze tutaj czuje ewidentnie, jak widzicie jest u nas, nie ma wielkiej potrzeby, żeby odejść, więc ja jestem z niego naprawdę wielce zadowolony. Dwa tygodnie, dajmy mu tego przecinaka w takim razie, podoba mi się to, bądź naszym przecinakiem. Plan rozwoju dostaje także Chalobah, zawodnik, który jest do nas wypożyczony.
Ale warto by było, przede wszystkim tutaj chciałbym nad jego podaniami popracować, bo one są tragiczne po prostu, one są dramatyczne, cofnięty, rozgrywający. No on, to teraz widać, czemu on nie umie podać do przodu. No, no on nic nie widzi, nic jakby nie jest w stanie, no jest fatalny, no co ja wam mogę powiedzieć, jest zwyczajnie fatalny. Dajemy tutaj zrównoważonego, żeby jak najwolniej cofał się w rozwoju Gilles Avogie, aczkolwiek uważam, że to jest naprawdę fajny transfer, ja jakby cały czas będę go bronił tutaj o tyle, że jestem z niego ja osobiście bardzo zadowolony, łata nam te dziury, gdzie mamy problemy, więc spoko. Dalej damy oczywiście tutaj Oforiemu coś, co podniesie jeszcze bardziej jego tempo, bo dla mnie to jest zawodnik, który ma głównie właśnie tym wspomagać nasz zespół. Mamy tego Van Dijk'a, który wygląda fajnie, ale powiem szczerze, ja jestem gotów go wypożyczyć jak najszybciej, bo to jest kolejny piłkarz, którego ja chętnie chcę rozwijać, chcę jakby wiązać z nim przyszłość naszego klubu, ale... A nie, on jest na liście transferowej w ogóle nawet. No to będziesz sprzedany. Dobra, panie Kai Müller, ty idziesz od razu na wypożyczenie, jeżeli się to uda, ponieważ bardzo chciałbym, żebyśmy coś z ciebie mieli. Więc mi się po prostu ten Van Dijk z tym Müllerem pomylił. Aczkolwiek tutaj trzeba przyznać, że dosyć daleko do tych rozwojów masz, ale prawdopodobnie sharpnessy są na nim dosyć niskie. Ty jesteś na liście transferowej, dajmy mu jakiś tam plan rozwoju, żeby po prostu coś tam robił, coś tam dłubał, a nóż się chłop nam zacznie rozwijać i szybciej po prostu ktoś go kupi, tak więc zostajesz przechwytującego pomocnika. Benihama, jak ja Cię lubię, nie wiem czemu, ale mam do Ciebie jakąś słabość. Dajmy mu coś, co zajmie najkrócej, 18 tygodni środkowy pomocnik, proszę bardzo, więc tutaj to robimy. No raczej jeśli chodzi o Draxlera, tutaj będziemy starali się hamować jego regres, więc dajmy mu to. No powiem szczerze, to jakby podpisany kontrakt z nim na pewno jest o tyle spoko, że jest to duże nazwisko i podnosi też prestiż naszego klubu, ale nie będę ukrywał, że nie wykluczam tego, żebyśmy się go pozbywali w jakimś najbliższym czasie, z tego powodu, że zwyczajnie warto by było, żeby zarobić na nim pieniądze, więc nie wykluczam, że po tym sezonie, jeżeli uznamy to za sezon udany i będziemy mieli możliwości jakby zastąpienia go, to ja bardzo chętnie Draxlera bym sprzedał. Naprawdę to wydaje się być dobrym pomysłem. Dobra, fałszywy pomocnik, jeśli chodzi o Krause, Shaqiri, no to tutaj już po prostu ma zatrzymany regres. Dalej mamy Nebela. Przepraszam Was, że to tyle trwa, no ale po prostu mamy szeroką kadrę. No wiem, że to nie są najbardziej pasjonujące rzeczy, ale w tej karierze pokazuję Wam wszystko. To jakby jej cel jest troszeczkę inny, tak więc mam nadzieję, że mimo wszystko czerpiecie przyjemność z tego odcinka, że nadal śniadania, czy kolacje, czy obiady smakują, bo wiem, że to jest element Waszej rutyny. Naprawdę nie wiecie nawet, jak ja się cieszę, jak mi jest miło, że jestem elementem czyjejś rutyny. To jest dla mnie olbrzymi komplement. Sam mam swoje takie kanały, które śledzę i są dla mnie ważne, żeby rano obejrzeć, więc doceniam bardzo mocno, że ja jestem kimś takim dla Was. Mam wrażenie, że Silas przypomniał sobie, że umie już grać w piłkę. Chociaż nie przypomniał sobie cały czas. Zmieńmy mu na mobilnego napastnika. Nie wiem czemu, ale to zróbmy. Jan Fietearp, no to wygląda fatalnie. Jakby... No powiem szczerze, że Jan Fietearp walczy o to, żeby go wywalić z tego zespołu, nie? Jakby... No, wygląda to źle, bardzo źle. Fajnie by było tutaj te podania mu podnieść. Dajmy mu napastnika kompletnego, ale widzicie te czasy i tak dalej, no... No jest cieniem samego siebie Jan Fietearp. No i zdecydowanie bardziej będę wolał w najbliższym czasie stawiać teraz na Tillmana. Dajmy mu w takim razie napastnika kompletnego, żeby te podania sobie podbił troszeczkę, no bo one wyglądają źle. No i Buxa nie jest naszym problemem. Mam nadzieję, że w Norwich radzi sobie Polak dobrze. Tak więc okej, no czas teraz na treningi. Mam nadzieję, że dzięki tym planom przyspieszą się wszystkie tutaj te poczynania. Jak widzicie, prasa chyba ma tutaj gdzieś podsłuch, ponieważ Koza martwi się tym, jaką formę ma Arp, no i martwię się naprawdę mocno, bo wygląda to źle. Teraz czas na rozmowy z zawodnikami. Dobrze się zgadzamy, bo fajnie, że chłopaki rozumieją, że
że no pewne etapy albo się kończą, albo potrzebne są dla nich, przepraszam, możliwości rozwoju w innych zespołach. I fajne, że tutaj mają głowę na karku i że nie ma tutaj, wiecie, takiego bezrefleksyjnego narzekania i tyle. Dobra, jeśli chodzi o nasz skład, jesteśmy w niezłym miejscu, aczkolwiek tutaj chciałbym zobaczyć Kima. Nebel na dyszce nie wystąpi, tu zobaczymy Draxlera, Wagnoman zmieni się z Agu. Albo tak naprawdę Agu zagra na lewej stronie, Wagnoman zagra na lewej obronie. Christensen zostaje, Ofori zagra sobie w tym meczu, tak więc taki mamy poskładany składzik, moim zdaniem wyglądający bardzo dobrze. Więc lecimy, słuchajcie, lecimy z tym. Gramy z byłym klubem Agu, więc mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych sentymentów, a wręcz chęć wzięcia odwetu. Zobaczymy. Szybka symulacja, nie ma co przedłużać. Werder pokonuje nas 3-2. Salemakers gra w Werderze, więc ciekawe nazwiska. I ten rzeczony Salemakers załadował nam 3 bramy. Panowie, proszę was, no. Jak już zaczyna iść, to nagle przestaje. No na szczęście cały czas mam miejsce 6. Ale słuchajcie, no Werder po tym zwycięstwie, który jest w tabeli? Dobra, 12, no ale nadal, no 12 Werder, my jesteśmy na 6. Ryzyko utraty piłkarzy, no i to jest pytanie, słuchajcie. Chyba z tym Svenem Urlajsiem się przeprosimy i to będzie nasz drugi bramkarz po prostu. Bo ja go nie chcę stracić za darmo. Ale nie możemy z nim negocjować, więc zobaczymy. Teraz cokolwiek przyjdzie, to ja zaakceptuję za niego. I tyle. Jakby strasznie dziwnie się ta sytuacja z nim potoczyła. Strasznie się popsuły nam te kontakty. No ale tak bywa. Ozan Kabak. Piękny jesteś. Chciałbym cię bardzo, ale tak bardzo jakbym cię chciał, tak bardzo nie mogę cię mieć w naszym zespole. 41,5 miliona, no niestety. To nie są pieniądze, na które możemy sobie pozwolić. No i to jest właśnie problem, że potrzebujemy naprawdę fajnego środkowego obrońcy, a tych finansów nie mamy fajnych. Mamy za to propozycję od Porti coś tam, wypożyczenia. To jest chyba Portugalia, taką mam nadzieję. Jeżeli to jest Portugalia, to mnie to cieszy. To jest wypożyczenie z opcją wykupu, co mnie już mniej cieszy. Chciałbym, żebyś ty poszedł sobie tam już co... na krótkie wypożyczenie nie, ty możesz iść spokojnie na 2 lata. Jak za 2 lata do nas wrócisz, mam nadzieję, że wrócisz jako piłkarz kompletny i kompletnie inny. To jest najważniejsze. Na pewno nie gorszy, bo trudno, żebyś był gorszy. Końcowy raport, jeżeli chodzi o kolejnych zawodników, nam tu spływa. Mason Holgate, tego pana znamy i powiem szczerze, że Mason Holgate wygląda na piłkarza bardzo ciekawego. To już pamiętajcie, że to jest Mason Holgate nauczony troszkę tej niemieckiej szkoły, więc to jakby nie będą problemy z aklimatyzacją tego zawodnika i tak dalej. No powiem szczerze, że uśmiecha mi się ten transfer. Naprawdę widzi mi się on i mam wrażenie, że jest to coś, co będziemy mogli zrealizować pod względem finansowym. Tak więc z dużym tutaj takim... No, z dużą chęcią patrzę na tego zawodnika. Fein zrealizował plan rozwoju, wbijając 81 oceny ogólnej, więc co? No dajemy ci inny plan rozwoju. Czy teraz się okaże, że ty już nigdy nic nie zrobisz? No dobrze, dajmy teraz na razie przechwytującego pomocnika ci. No najwyżej, jeżeli nawet osiągnął swój maksymalny potencjał, to 81 nie jest najgorzej, słuchajcie. Więc Feina mamy tutaj urośniętego, a zobaczymy, jak będą dalej sobie radzili. Przede wszystkim ci młodzi zawodnicy, to jest naprawdę istotne. Patrzymy teraz na to, co się tutaj dzieje. Dogadana transakcja wypożyczenia. Akceptujemy ją oczywiście. Mam nadzieję, że on się zgodzi na to, bo no, dla takich zawodników te wypożyczenia, szczególnie dwuletnie, mają naprawdę duży sens. My znamy już Kurta i dobrze, że go przeskautowaliśmy, no bo on jest nic nie warty z naszego punktu widzenia. Znaczy, moglibyśmy go sobie wypożyczyć. Troszkę nie wiem po co, ale moglibyśmy. A więc to jest jedyna rzecz. On jest na liście do wypożyczenia, więc tyle. Ale no nas on na razie raczej nie interesuje. Zobaczmy sobie, co dalej się będzie tutaj działo. A zresztą, wiecie co? A propos zawodnika wypożyczonego. Ja z wielką chęcią poszedłbym do Premier League i zobaczył, kto jest tam do wypożyczenia, bo a nuż znajdziemy tam zawodnika, który mógłby nas interesować jako takie uzupełnienie składu. Więc zobaczmy to sobie. Czy Premier League ma kogoś, kogo my chcielibyśmy u siebie zobaczyć. No jeśli chodzi o bramkarzy... prześledźmy ich sobie. Raczej nie będą to golkiperzy, którzy będą mogli być naszymi numerami 2, bo tak naprawdę takich bramkarzy szukamy, ale na spokojnie wydaje mi się, że naprawdę warto
spojrzeć na niektórych tych graczy, bo a nuż zobaczymy tutaj kogoś, kto mógłby nas zainteresować, no oczywiście, że są do wypożyczenia, no to wtedy ta sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej, tak więc na przykład Borys Kontini z Ukrainy, z Liverpoolu, no muszę powiedzieć, że w tych, jeżeli chodzi o fizyczne i tak dalej, wygląda naprawdę nieźle, więc zobaczymy ich sobie. Wydaje się, że to może być naprawdę fajna opcja dla nas do tego, żeby tych zawodników też u siebie rozwijać jakby dla tamtych klubów, a my będziemy mieli fajnych zmienników, a jeżeli się nawet te kluby odbrażą, no to tyle. Mittilan zgłasza się po Müllera. Kai na 2 lata tam może odejść, to jest bardzo porządny klub, więc ja nie widzę tutaj najmniejszego problemu, żeby on poszedł sobie na 2 lata. Mam nadzieję, że oni się na to zgodzą, bez opcji wykupu, tutaj absolutnie w te rzeczy się nie bawimy. No i czekamy w sumie na to, co wydarzy się dalej i czy ci zawodnicy zgodzą się pójść na wypożyczenia, bo to jest dla nas istotne, żeby oni powiedzieli to tak, bo cały czas mogą te deale zbombardować nam. No, co mało by mi się uśmiechało. Fani pewni, że Green ma godnego następcę. Nie mam pojęcia, kto to jest na tej grafice, ale okej. Okay. No i teraz słuchajcie, widzicie, czas odejść. I jedno z tych odejść jest nieprzyjemne. Mimo, że grał potem naprawdę sporo, Chelsea robi nam nieprzyjemnego psikusa i zabiera Chalobaka, który... No to jest słabe. To jest słabe, że on odszedł, bo to nam robi troszkę dziurę w środku pola, bo potem my go naprawdę wykorzystywaliśmy. Szkoda, że nie wpływają do nas żadne pieniądze. Zawsze, kiedy my odwołujemy kogoś, to pieniądze trzeba zapłacić. Oni nie musieli. Ciekawe. Za to teraz wpływają do nas pieniądze za ewentualne sprzedaże, no i przede wszystkim odchodzą na wypożyczenia nasi zawodnicy, więc tutaj ta kadra mocno się skurczy. Sesenią odchodzi, Hase został wypożyczony, ważne informacje o rynku transferowym, no i my czekamy teraz tak naprawdę na to, żeby nam się te raporty wszystkie poschodziły, bo to jest teraz najistotniejsze. Budżet transferowy no jest lichy, nie ma co się oszukiwać, jest lichy, mamy około 12 milionów, tak więc trzeba będzie tutaj mądrze grać na tym polu negocjacyjnym, więc zobaczymy. Czekam, żeby spłynęły do nas chociaż część tych scoutingów, żeby móc tutaj coś zobaczyć, ale chyba będzie trzeba na to zaczekać sporo. No gadane wypożyczenie Müllera, tak więc słuchajcie, tym transferem młodego Kaja zakończymy, czekając w ogóle na to, żeby dowiedzieć się, czy ci zawodnicy odejdą na te wypożyczenia, więc cały czas czekamy, żeby kupić tego zawodnika na środek obrony. Zobaczymy sobie tych, którym kończą się kontrakty, ale to wszystko jutro, gdyż dziś to jest koniec odcinka.